Dzień dobry wam wszystkim, pragnę jeszcze przypomnieć, że w razie czego, jeżeli będziecie chcieli być na bieżąco ze wszystkimi filmami, które się pojawią, zapraszam oczywiście na Discorda i na grupę na Facebooku. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, oto kolejny gorący news, który pojawił się wczoraj. Nie spodziewałem się tego, aczkolwiek nie jestem pewny, czy to jest dobry ruch. Uwaga, w tym momencie pojawił się trailer Pacific Rim The Black. Oficjalny zwiastun numer jeden, oczywiście Netflix, no bo jak żeby kto inny. Tylko tak, obawiam się jednej rzeczy. Obejrzałem sobie troszeczkę ten trailer już na samym początku, kiedy wyszedł. I teraz chciałbym Wam pokazać, troszeczkę sobie przeanalizujemy parę rzeczy. Oglądałem Pacific Rim. Pierwszy film cholernie mi się spodobał. Ja uwielbiam ogólnie całą tę otoczkę tego, że Ludzie pomimo wielkiego konfliktu jednak dalej działają i pomimo tych wielkich zniszczeń próbują się obronić, ale w Pacific Rim The Black coś tutaj się dzieje nie tak. Dobra, teraz uwaga, mam tylko nadzieję, że mi nie zablokuje. Na pewno widzicie teraz odwrócony ekran. Niestety musiałem zrobić tak z oczywistych względów, także nie miejcie mi tego za złe. Zobaczymy. Więc tak, mamy zgliszcze miasta i dwoje ludzi. Oczywiście, jeżeli dobrze pamiętam, to jest rodzeństwo. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Oni mają kombinezony pilotów jagerów, czyli tych wielkich robotów. Jeżeli ktoś oglądał Pacific Rim i jest na tyle uważny, to wie, że jeden pilot nie wystarczy do sterowania większego jagera. Ale oczywiście w drugiej części było pokazane, że taki może być, chociaż nie jest on taki zbyt opancerzony. Nie pamiętam, jak się ten jagger wtedy nazywał, ale pamiętam, że potrafił się zwijać w kulkę. Ale dobra, zobaczmy, co będzie dalej. Mamy kolejnego kajdżera. Tylko coś mi to nie pasi. <laughs> Bo tak, w drugiej części Pacific Rim yy, nasi koledzy. Badaj, że tam chyba była jakaś nowa załoga. Później postanawiają yy, sami za pomocą tych Jaggerów iść do wyłomu oraz przejść do wymiarów, w którym znajdują się kajdżu, które są wypuszczane przez obcych. Tylko teraz. Mhm. Czyli rozumiem, że to jest początek. U, rozumiem, tylko zastanawia mnie jedna rzecz. Widzicie to? Patrzcie. Animacja tu, animacja w tym miejscu jest o wiele szybsza i posiada o wiele więcej klatek niż tutaj. Kurwa, to już mnie zaczyna to wkurzać. Ja rozumiem, że Netflix próbuje wypuszczać paręnaście filmów i seriali naraz, ale. To już według mnie jest istne kalectwo i lenistwo. W tym ujęciu, jak sami widzicie, liczba klatek w samej animacji jest o wiele większa. Natomiast tu przypomina ona mi też była taka animacja z Godzilla, to było chyba Planetów Godzilla czy jakoś tak i podobna liczba klatek występowała. W Smoczym Księciu też coś takiego jest, ale Jak dla mnie coś takiego nie pasi Zobaczmy oryginalny serial anime Oczywiście robione po kosztach, niestety to jednak trzeba to powiedzieć Podobnie co do Kaiko i Kokosza, ale to kiedy indziej sobie omówimy Tylko tak Z Kajkiem i Kokoszem Nie ma tego problemu, ponieważ Ta kreska, która jest przedstawiana nawet tu na miniaturce Pasuje do komiksów Możecie się ze mną nie zgodzić ale powiem Wam tak. Chcecie mnie zdementować, oglądam Kosza. Widziałem też parę komiksów. Zrobiłem sobie nawet małą powtórkę. obejrzałem chyba za ze 3 chyba komiksy, szkołę latania, yy, nawczasach i skarby Mirmiła, czy jakoś tak. W ogóle jedno z moich ulubionych w postaci jest łamignat. Uwielbiam go się, jest bardzo sympatyczny. Dobra, jeszcze z tym. Wracamy do Pacyfiki Klima. A to, co to? Aha, to są. Aha, czyli ich rodzice też byli pilotami Jagerów. Znaczy Jagerów. Jaggerów. Nie, inaczej, sorry. Powiedzą się mówić Jagerów. Ukrywali się przez 5 lat. Tylko teraz pytanie. Nie wiem dokładnie. Mm, zaraz, zaraz, zaraz chwileczkę. Bo druga część, nie pamiętam przez ile lat? Ile lat wtedy minęło? Chyba 10, albo parę, a tu minęło 5. i Podbiły kontynent. W mordę, na lektury. No ale chociaż w sumie patrząc na to, to chyba podbiła Amerykę, ale chwileczkę. Jakim cudem? W dwójce widzieliśmy, że jednak Ameryka się trzyma. To jak nie mogły podbić kontynentu. O, a to coś nowego. Zobaczcie, widzicie to. Tutaj otworzyła się wyrwa. A największa. wyrwa, z której też wychodzą, jeżeli dobrze pamiętam z filmu, znajdowała się na Pacyfiku. Stąd też nazwa Pacyfik Rim, tak? A tu wyrwa została otwarta na środku miasta. Jakim cudem? Czyżby kosmici, którzy sprowadzają kaiju, znowu stali się na tyle silni, aby móc otwierać portale w różnych miejscach na świecie? Albo. Mam też inną teorię. W dwójce teraz. Nie pamiętam jak się nazywali ci kosmici, ale teraz mogli wysyłać jakieś mniejsze kaiju, bo wtedy jeden człowiek miał z nimi kontakt, połączył się za pomocą sieci neuronowej, dzięki której łączą się z dżagrami. To niestety kaiju przejął nad tym jednym człowiekiem kontrolę. Czy to jest możliwe, że obrali inną strategię i mogli wysyłać agentów, którzy mogliby przyjmować ludzkie ciała i dzięki temu wysyłać koordynaty kosmitom, aby mogli otwierać portale, dzięki któremu kaiju mogłoby wychodzić z różnych miejsc na świecie, a nie tylko w miejscu, gdzie jest największe natężenie międzywymiarowe, aby móc otworzyć jak największy wyłom. To jest dziwne ilorowo, coś mi się tu nie zgadza. Jestem cholernie ciekawy w całym tym serialu, ile lat minęło od drugiej części, albo jeszcze inaczej. Albo jeszcze inaczej. Ile lat było przed drugą częścią, bo to może być prequel. Tutaj ma. Mhm, zobaczmy. Yy, aha, Australia uległa. Dobra, czyli już wszystko rozumiem. Dobra, rozumiem. Mr. Taylor i Hailey siada za starami zdezelowanego Jagera, by odnaleźć zaginionych rodziców i przetrwać we wrogim świecie. Aha, okej, okay, rozumiem. Czyli Kaijo opanował Australię. No dobra, tylko w takim razie w jakim odstępie czasu się to znajduje? Hmm. To zmienia postać rzeczy. Sztuczna inteligencja. No dobra, fajnie, tylko nie podoba mi się jedna rzecz, że im kuźwa od razu udało się wsiąść do Jagera. W filmie było pokazane, że jest cholernie ciężko utrzymać tę więź. No bo bądź co bądź. Jeden pilot odpowiada za jedną półkulę mózgu, a drugi za drugą. I tu jest pies pogrzebany, bo tu trzeba lata treningów albo raczej miesięcy. Nie da się od. tak. od wstrzyknięciem palca oponować takiego wielkiego jagera. Nie pamiętam tylko, jak nazywał się ten pierwszy. Mówię, ja uwielbiam pierwszy film. Dobra, ale tu kurwa, mi się już to naprawdę nie podoba. Co jest grane? Hmm? Mały. Co tu się odwala? Mały kaiju? Oho. No to chyba jest to, o czym wam dokładnie mówiłem. Możliwe. Myślę też, że ten dzieciak może być jakby agentem tych osmitów. W sensie może to być po prostu kajczu, który mógł przybrać ich postać. Dobra. Naprawdę nie mam cholernego pojęcia. Ile minęło lat od drugiej części? Wiem, że to jest w Australii, ale kurna. Tutaj nie ma nic jasnego. I jakim cudem oni od tak strknięciem palca mogli panować tak wielkiego Jagera? To już jest wkurzające. No dobra, ale mam nadzieję, że pokażą ten trening. Oho. Jest kolejne kajdż. O, a to co? Ej, chwileczkę. Ja chyba wiem co. Hmm. Tamten koleś mi się wydawał, że to był jeden chyba z handlarzy kaiju. Jeżeli oglądaliście, to są ludzie, którzy handlują zwłokami kaiju. Niektórzy je sprzedają na afrydyzjaki, na broń, na ozdoby. Ale w większości niektórzy znaleźli takie zastosowania, że nad uzbrojeniem kaiju, nad ich biologią, można było pracować w taki sposób, aby mu ulepszyć joggera. Natomiast yy, ci handlarze robili po prostu z nich albo afrodyzjaki, albo sprzedawali na czarnym rynku. Na przykład narządy kaiju, jak serce, wątroba i tak dalej, i dalej. I też w drugiej części, jeżeli dobrze pamiętam, mózg kaiju przyczynił się do tego, że, nie pamiętam tylko jak ten człowiek się nazywał, on po prostu oszalał i został opanowany przez umysł tego kaiju. Tylko zastanawia mnie, co to jest. Hmm. Właśnie. Nie wiem tylko gdzie to dokładnie może być Ale wydaje mi się, że te dwie kulki Nie wiem czy to Nie są muz, Nie, no mus kaiju raczej to jest za małe, ja widziałem mus kaiju Ale mi się wydaje, że to chyba jest jakieś albo źródło energii albo coś innego Oho, to jest jakiś kuźwa reżim Pan Pacific Defense Corps Hmm No tak, czyli tutaj... Mhm, tylko sądząc po tym Chyba się zmienił usługi w Australii. Hmm. Żeby poszli bardziej w totalitarny reżim. Wydaje mi się, że tak. Po prostu w takim wypadku, jak tutaj widzimy, wszystkie siły zostały przeczepione, ale jakoś jeden jagger przeżył. Poza tym małe kajżu. Kurna, ale mnie to naprawdę zastanawia. Ile lat po drugiej części, albo przed drugą częścią się to rozgrywa? Bo takie małe kajdżu, albo mi się wydaje, że kosmici też obrali inną strategię. Ej, właśnie, ja mam też taką teorię. Prawdopodobnie oni uznali, że zabicie samych robotów nie wystarczy. Może zaczęli tworzyć mniejsze jednostki po to, aby móc mordować pilotów. No bo jednak, jeżeli Jagery nie będą mieli pilotów, nie będą mieli żadnej mocy neuronalnej, ani żadnych bodźców po to, aby się w ogóle poruszyć. No bo bez pilotów, Jaggery to po prostu pusta skorupa. Dobra, to jest intrygujące. O to co? Ej chwila moment, czy to... Ej, wy to widzicie? Ej, to był Jagger, tylko... Zastanawia mnie jedna rzecz, albo to był Jag albo to jest jakiś Jagger, albo kaiju. W drugiej części było coś takiego, że Jaggery, które zostały później stworzone, one też były jakby zainfekowane, yy, jakby sercem kaiju. To było coś takiego, że to był robot, ale kaiju mógł wtedy przejąć całkowicie kontrolę nad takim robotem. Cholera, ale wygląda to jak Jagger. Ewidentnie wygląda to jak Jagger. Dobra, robi się ciekawie. Chociaż pomijając tę. Tą... Chociaż pomijając to cholerne lenistwo, coś mi tu nie gra. I w sumie nie jestem jedyny w tym momencie. O! Ej! hej, w sumie to. Ej, to logo w sumie wygląda jak logo tych hmm. Predaconów Transformers Prime. Ej, ale w sumie fajnie to wygląda. Hmm, wydaje mi się, że to będzie wydarzenie, dzięki któremu będziemy mogli wyzwolić Australię. No dobra. Więc podsumujmy tak. Wydarzenia z Pacific Rim The Black odbywają się w Australii. Niestety nie wiemy bardzo kluczowej rzeczy. Czy to jest prequel? Czy to jest sequel dwójki? Nic kompletnie nie wiemy. Cholernie jesteśmy w dupie, jeżeli chodzi o ramy czasowe. Nie wiemy dokładnie też, czy to się zdarzyło jeszcze przed pierwszą częścią. Albo czy to się zdarzyło przed, jeszcze przed drugą. I po pierwszej Albo Może to być spin-off Niestety tu w opisie nie mamy W ogóle Żadnych wskazówek Myślałem, że to będzie trzecia część Kurna, ja też tak myślałem Ale tak, pomijając fakt Dwójka niestety Z się Ja tej części nienawidzę Jak dla mnie to było gówno Pierwsza część mogła jakoś obronić Wątki pochodzące były o wiele lepiej budowane. A w dwójce to jakoś mi się po prostu. Teraz się bać chciało tak jak teraz. Więc podsumowujmy. Będziemy zapindalać dalać po Australii, bić się z małymi Kajżu, spotykać jakichś dziwnych ludzi. Prawdopodobnie może są coś zainfekowani Kajżu. I nie wiadomo, jak to w ogóle będzie wyglądać. Oraz, że pojawiła się rywal Australii. Znaczy. Jeżeli dobrze wiem to kaiju pojawił się na całym świecie, ale największy ze zrywów jest na Pacyfiku. Hmm, tylko zastanawia mnie te małe kaiju. To będzie dla mnie zagadka. Powiem tak, jeżeli wyjdzie Pacyfik Rim The Black w marcu, na pewno zrobię o tym recenzję. Także macie troszeczkę zajawkę ode mnie. A, i przy okazji, lenistwo Netflixa niestety widać na pierwszy rzut oka. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Jeżeli zobaczycie odwrócony ekran, to przepraszam, jeżeli tak zrobiłem, ale niestety trzeba było tak zrobić z konieczności. Pewnie się domyślacie, jakich prawo autorskie. W każdym razie, widzimy się w następnej recenzji albo w gameplay. Pamiętajcie, żeby odwiedzić naszego Discorda oraz grupę na Facebooku. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Pamiętajcie o komentowaniu i dawaniu łapek. Wasze zdanie też się liczy. Niezmiernie. Także do zobaczenia wszystkim. Widzimy się w kolejnej na balance albo w gameplayu albo gdziekolwiek indziej. W każdym razie spotkamy się niedługo.